Czy najbardziej znienawidzony podatek wśród inwestorów i oszczędzających już niedługo trafi do kosza? Czy budowa polskiej elektrowni jądrowej przesunie się o kilka lat? Ogromne środki z KPO dla Polski odblokowane. Tak przynajmniej twierdzi pani minister, chociaż rzecznik Komisji Europejskiej ma nieco inne zdanie na ten temat. Najważniejszy amerykański indeks wybija nowe szczyty, a chiński wzrost gospodarczy rozczarowuje. Darek Dziduch, zapraszam na Rynkowy Alert. Walutomat. Wymiana walut online, dostępna całą dobę. 7 dni w tygodniu. Tanio, bezpiecznie i wygodnie. Również w wersji mobilnej. Natychmiastowe przelewy zagraniczne w euro. Wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz. Prowadzisz interesy lub łapiesz chwilę oddechu? To się dobrze składa, bo Walutomat jest zawsze pod ręką. To innowacyjna platforma wymiany walut. Walutomat. Upraszczamy wielowalutowy świat. Sprawdź nas. W środę nowa wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz zapowiedziała, że może dojść do zmiany lokalizacji budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Przypomnijmy, że miała ona powstać w miejscowości Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo. A pod koniec ubiegłego roku poprzedni wojewoda pomorski wydał decyzję środowiskową, która pozwalała na rozpoczęcie prac przygotowawczych. Doniesienie o możliwej zmianie lokalizacji elektrowni jądrowej odbiły się szerokim echem. Zwracano uwagę przede wszystkim na to, że zmiana lokalizacji oznaczałaby kolejne opóźnienia w budowie pierwszej elektrowni jądrowej, która zgodnie z planem ma powstać do 2033 roku. W piątek po południu Ministerstwo Klimatu i Środowiska ucięło jednak spekulacje dotyczące zmiany lokalizacji elektrowni jądrowej. W komunikacie poinformowano o tym, że decyzja o zachowaniu dotychczasowej lokalizacji jest ostateczna, no i nie ma podstaw do jej zmiany. Według ministerstwa zmiana lokalizacji oznaczałaby rozpoczęcie od początku całego procesu, w tym badań, które trwały od 2017 roku, czyli opóźnienie całej inwestycji mogłoby wynieść nawet 10 lat. 76 miliardów euro w ramach unijnych środków z KPO zostało już odblokowane. Taką informację w piątek wieczorem przekazała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Na swoim koncie na Twitterze opublikowała taką informację i w swoim poście pani minister napisała, że Komisja Europejska potwierdziła, że Polska spełnia trzy ostatnie warunki konieczne do uruchomienia wypłaty środków z KPO. Wszystko jednak wskazuje na to, że pani minister trochę się pośpieszyła z ogłoszeniem sukcesu. Dzień później w TVN24 przyznała, że Komisja Europejska zgodziła się dopiero na złożenie przez Polskę dokumentów dotyczących funduszy strukturalnych. Ich analiza natomiast potrwa co najmniej 2 miesiące. Warto dodać, że Polska na razie nie spełniła wszystkich trzech warunków stawianych przez Komisję. Na razie spełniony został tylko ten dotyczący niezawisłości sądownictwa. Polski rząd musi jeszcze spełnić dwa wymogi, od których zależą wypłaty środków w obszarze transportu i ochrony zdrowia. Wiele wskazuje na to, że dni podatku Belki, jaki znamy od ponad 20 lat, są już policzone. Pod koniec ubiegłego tygodnia minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że w lutym jego resort pokaże wstępny projekt zmian w podatku od zysków kapitałowych. Minister zapowiedział, że wysokość podatku ma być powiązana z osiągniętymi zyskami. Wspomniał też o wysokości progów podatkowych, a to oznacza, że zmiany w podatku Belki mogą wyglądać inaczej niż początkowo zakładano. Ograniczenie 19% podatku od zysków kapitałowych to była jedna z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Z podatku miały zostać zwolnione zyski z inwestycji i oszczędności do 100 tysięcy złotych rocznie, które są trzymane dłużej niż 12 miesięcy. I taka zmiana byłaby naprawdę korzystna, bo w praktyce zwalniałaby z podatku bardzo dużą część oszczędzających i inwestujących zarówno na giełdzie, jak i za pośrednictwem funduszy. Czy tak będzie wyglądał projekt ustawy? Być może przekonamy się już w przyszłym miesiącu, choć warto być ostrożnym z optymizmem, no bo to nie pierwszy raz, kiedy obiecywano zmiany w podatku Belki.
Przy okazji zmian w podatku od zysków kapitałowych warto też wspomnieć o zmianach, jakie broker Saxo Bank wprowadził w swojej ofercie dla polskich klientów. Przede wszystkim od 15 stycznia spadły prowizje transakcyjne, w tym do 0,12% dla akcji z GPW, czyli mniej niż w polskich domach maklerskich. Minimalna prowizja dla akcji z USA spadła do 1 dolara, a prowizja za przewalutowania spadła czterokrotnie do 0,25%. Prowadzenie rachunków w Saxo Bank jest bezpłatne, nie ma kosztów przechowywania aktywów ani opłat za brak aktywności. No i oprócz tego Saxo Bank jest brokerem z duńską licencją bankową, więc nasze środki są chronione w kraju o ratingu kredytowym 3A do wysokości 100 tysięcy euro. Na piątkowej sesji najważniejszy amerykański indeks giełdowy S&P 500 wyznaczył nowe historyczne szczyty, przebijając poziom 4840 punktów. Tym samym indeks 500 największych spółek z USA przebił swoje maksima ze stycznia 2022 roku. W 2023 jego notowania wzrosły o ponad 24%, a od początku tego roku S&P 500 wzrósł o ponad 2%. Co ciekawe, nowe szczyty S&P 500 to w zasadzie zasługa wyłącznie spółek technologicznych, bo pozostałe 10 sektorów znajduje się poniżej swoich dotychczasowych szczytów. No i sam fakt, że pozostałe sektory gospodarki tak mocno odstają od big techów, jest dosyć niepokojący, między innymi dlatego, że spółki technologiczne mają nieproporcjonalnie duży udział w samym indeksie S&P 500. I koniec hossy w tym sektorze będzie skutkował głęboką przeceną całego indeksu, co warto mieć na uwadze. W ubiegły wtorek podczas swojego wystąpienia w Davos premier Chin Li Qiang ogłosił, że PKB Chin rosło w 2023 roku w tempie 5,2%. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zrobił to na dzień przed publikacją oficjalnych danych statystycznych. Wzrost Chin okazał się nieco niższy od oczekiwań analityków, choć jak zauważają analitycy Rhodium Group, oficjalne dane statystyczne Pekinu są mało wiarygodne i ich zdaniem realny wzrost PKB Chin wyniósł w ubiegłym roku zaledwie 1,5%. Oprócz tego Chiny mają też coraz większy problem z demografią. W ubiegłym roku populacja państwa środka spadła po raz drugi z rzędu, tym razem o ponad 2 miliony obywateli. To drugi tego typu przypadek od początku lat 60. ubiegłego wieku. Chińska giełda kontynuuje bessę po bardzo słabym ubiegłym roku. Indeks Hang Seng traci już prawie 9% od początku stycznia, po tym jak wcześniejsze lata kończył na dwucyfrowym minusie. Jeśli interesuje Cię, dlaczego populacja Chin zaczyna spadać mimo odejścia od polityki jednego dziecka i co stoi za słabnącą dynamiką rozwoju chińskiej gospodarki, to zapraszam do obejrzenia rozmowy m.in. na te tematy z profesorem Bogdanem Góralczykiem, którą znajdziesz na naszym kanale. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek alertu, zostaw łapkę w górę, no i oczywiście subskrybuj kanał FX Mag, żeby nie przegapić naszych kolejnych materiałów. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!